Szanowni Państwo, witamy na szóstym z kolei jakimś takim festiwalu harmonijek ustnych tutaj z ściany wschodniej, jak powiedział prezes Janusz, ale pierwszym tak wyjątkowym, jaki dzisiaj jest stan wyjątkowy właśnie na pograniczu wschodu, pierwszym wyjątkowym we wsi Wólka Kościeniewicka. Zgromadziliśmy się tutaj, no, pociągnięci, pasjonaci może muzyki harmonijek ustnych i nie tylko, bo ten sprzęt też ma jakiś efekt taki przerywający bądź początkujący takty muzyki harmonijki ustnej. Harmonijka ustna jest to tak prosty instrument, że może wszyscy w dzieciństwie zaczynaliśmy w to dmuchać. Niemniej jednak tylko może wytrwali, a już naprawdę mistrze mają ten talent, tą pasję, że dokonują rzeczy przecudnych na takim instrumencie. Tutaj za ścianą odbywa się właśnie taki koncert. Jeszcze dojeżdżają do nas wirtuozi tej muzyki, naprawdę przepiękny. Pasja muzyki porywa nas wszystkich, prawda? Ale muzyka harmonijki, czyli muzyka docelowo ludowa, ale i nie tylko, bo jest muzyka klasyczna, no, porywa nas jeszcze bardziej. Pan sam wykonał ten instrument? Ten instrument jest wykonany, jakby zapatrzony. On jest zapatrzony, bo to nie są oryginalne skrzypce, diabelskie skrzypce, tylko kiedyś będąc sołtysem powiedzieli, że to są rogi sołtysa. Aczkolwiek żona się do tego nie przyznaje, że takie rogi doprawiła. I ja wierzę. Jest to bardzo prosty instrumencik, który daje efekt taki identy i taki, no, rytmiczny. A na pewno wizualnie jest to instrument ciekawy. Z tego miejsca serdecznie chciałem podziękować wójtowi gminy Piszczac za przygarnięcie tak skromnych właśnie ludzi muzyki i oczywiście sołtysowi wsi Wólka Kościeniewicka. Jesteśmy w pięknej świetlicy wiejskiej, nowo wyremontowanej i tak po cichu marzymy, wierzymy, że mogłaby to być taka siedziba naszego zespołu, a może nie tylko naszego. Dziękuję pięknie. Zapada zmrok, gdy zapada zmrok, gdy przydźwięka, gdy przydźwięka.